Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami opozycji, z przedstawicielami kół parlamentarnych oraz klubów parlamentarnych i partii politycznych. Przede wszystkim na początku chciałem podziękować wszystkim klubom, które wzięły dzisiaj udział w tej rozmowie, ponieważ te rozmowy dotyczą tego, co jest w tej chwili najważniejsze, czyli walki z epidemią koronawirusa. Pomimo tego, że oczywiście w wielu sprawach te głosy są bardzo różne, z jednej strony są głosy takie, które właściwie odrzucają jakiekolwiek ograniczenia epidemiczne, ograniczają w ogóle kwestie szczepień, znaczy nie chcieliby, żeby w ogóle szczepienia wpływały na jakiekolwiek ograniczenia dotyczące funkcjonowania życia społecznego, gospodarczego. Z drugiej strony mamy drugi skrajny pogląd, który mówi o tym, że każdy powinien mieć przymus szczepień, że bez szczepień nie powinno się na przykład móc poruszać w sferze publicznej. W związku z tym widzimy, że to spektrum różnego rodzaju opinii w tym zakresie jest bardzo różne. Tym bardziej dobrze, że dzisiaj te różne zdania mogły być przedstawione podczas dzisiejszego spotkania. Jeżeli chodzi o kwestie związane z dalszym procedowaniem rozwiązań, o których my mówiliśmy wcześniej, to chciałbym podkreślić, że ta ustawa, która w tej chwili jest złożona w Sejmie, czyli projekt poselski, którego przedstawicielem jest pan poseł Hoc, on nadal będzie procedowany. Taka informacja przed chwilą tutaj do nas dobiegła, że miałoby być inaczej. Ten projekt nadal będzie procedowany, w związku z tym to chciałbym wyraźnie podkreślić. Dzisiaj, w czasie tego spotkania, kluby opozycyjne zgłaszały różnego rodzaju postulaty potencjalnego rozszerzenia tego projektu, potencjalnego dodania dodatkowych rozwiązań do tego projektu. Tak jak wspomniałem na początku, te propozycje też z drugiej strony są różnorodne bardzo. Z jednej strony Konfederacja, która chce całkowitego odrzucenia tego projektu, z drugiej strony chociażby Lewica, która by chciała wprowadzenia przymusu szczepień w Polsce. W związku z tym te wszystkie propozycje, które dzisiaj padały, były długo dyskutowane, zresztą posiedzenie, to spotkanie trwało prawie 3 godziny. My na bazie tych postulatów, które się dzisiaj pojawiły oraz na bazie tych dodatkowych pomysłów, które pojawiły się w rządzie, przygotujemy jeszcze jedną ustawę, która będzie uzupełnieniem tej ustawy, która w tej chwili jest procedowana, czyli ustawy posła Hoca. Ona nadal będzie procedowana, natomiast chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań, który mógłby kompleksowo uzupełnić te rozwiązania oraz przeanalizować te wszystkie postulaty opozycji, które się pojawiły dzisiaj i jutro. Najprawdopodobniej byśmy pokazali, które z nich mogą być jeszcze uwzględnione w tym projekcie ustawy, który będzie procedowany w Sejmie. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania w tej sprawie lub w sprawach bieżących, bardzo proszę. Co znajdzie się w tym projekcie? Kiedy on zostanie przedstawiony? Czy już jutro na posiedzeniu Sejmu będzie w jakiś... Chcielibyśmy, żeby on był przedstawiony jak najszybciej. Z jednej strony, tak jak wspomniałem, jest ustawa posła Hoca, która jest w porządku obrad, czy będzie w porządku obrad tego posiedzenia. Z drugiej strony ten projekt, który chcielibyśmy... Teraz zbieramy te informacje, które zostały też na posiedzeniu, na tym zespole omówione, w sensie zaproponowane przez opozycję. Chcemy je też przeanalizować. Liczymy na to, że faktycznie jutro lub pojutrze ten projekt mógłby być przedstawiony. A jakie będą te nowe rozwiązania? Chciałbym, żeby to było ogłoszone dokładnie, kompleksowo w jednym projekcie ustawy, dlatego teraz o szczegółach nie chcę mówić. Tym bardziej, że pokazaliśmy opozycji, że może zgłosić swoje postulaty i chcemy je najpierw przeanalizować i pokazać dodatkowe rzeczy. Natomiast to, co jest w tej chwili w projekcie ustawy pana posła, to też może przypomnijmy, bo często też opinia publiczna nie wie, jakie są dokładne rozwiązania. Myślę, że tu pan poseł Latos by też szczegółowo o tym powiedział, bo rozwiązania, które są już procedowane, w większości spełniają też oczekiwania tych środowisk, które uważają, że należy połączyć, że należy iść drogą środka. My właśnie tą drogą środka, a nie skrajności idziemy w ramach tego projektu poselskiego pana posła Hoca. Szanowni Państwo, w projekcie, który już był procedowany w Komisji Zdrowia, w tej chwili już czeka na drugie czytanie, są rozwiązania trochę inne niż te, o których mówi się też gdzieś w internecie, o których pisze się w internecie. Ta ustawa koncentruje się przede wszystkim na darmowym testowaniu. Podkreślmy to wyraźnie. Będzie możliwość darmowego testowania, ponieważ też to pojawiały się pewnego rodzaju wątpliwości, to warto podkreślić, powiedzieć, że od samego początku było to jasno podkreślane. Wartość tych testów to jest około 1 miliard złotych i będzie możliwość testowania zarówno tych pracowników, którzy są niezaszczepieni, jak i tych, którzy są
na przykład zaszczepieni, ale mieli kontakt z osobą chorą, bądź też mają objawy chorobowe, które mogą nasuwać podejrzenie zakażenia koronawirusem. Wszystko to, aby przeciąć, ograniczyć możliwość transmisji wirusa. Podkreślmy raz jeszcze, szczepienia są bardzo ważne. Ja wszystkich zawsze namawiałem do szczepień. Natomiast samymi szczepieniami nie rozwiążemy problemu pandemii. Stąd też tak ogromnie ważne jest przecięcie możliwości transmisji wirusa, czy też ograniczenie możliwości transmisji wirusa. Testowanie jest jednym z tych sposobów i to właśnie jest najważniejszym elementem tej ustawy, nazywanej umownie Lex Hoc. Czy możemy, odnosząc się jeszcze do tych nowych przepisów, czy tam w jakikolwiek sposób wpada to, o czym mówili między innymi przedstawiciele opozycji, że osoba, która nie zdecyduje się na zaszczepienie czy poddanie się testowi, będzie podlegała jakiejś odpowiedzialności na drodze cywilnej. Czy to są tego typu rozwiązania, czy mogą Państwo coś powiedzieć? Ja myślę, że zaczekajmy na przedstawienie tego dokumentu, tym bardziej, że on ma być przedstawiony jutro bądź pojutrze. Takie były wnioski z tego dzisiejszego spotkania. Natomiast pojawiały się różnego rodzaju propozycje związane właśnie z pewnymi doprecyzowaniem tych przepisów, które są w ustawie, którą reprezentuje pan poseł Hoc. Stąd też pozostaje aktualne i otwarte pytanie, co ewentualnie będzie mogło podlegać nowelizacji tej ustawy pana posła, co pojawi się jako osobny akt prawny. Wydaje się, że będzie musiał powstać tak czy inaczej osobny akt prawny, które parę kwestii, o których dyskutowano w dniu dzisiejszym, będzie zamieszczone. Wśród tych nowych zasad będzie też wyciąganie konsekwencji w stosunku do pracowników służby medycznej, którzy nie chcą się zaszczepić albo nie chcą poddać się testom? Ja myślę, panie redaktorze, tak jak powiedzieliśmy, niech już będą szczegółowe zapisy ustawy, wtedy będziecie państwo pytać o te poszczególne artykuły czy poszczególne rozwiązania. Pamiętajmy, że pewne rozwiązania prawne, które zostały zaproponowane, muszą jeszcze być poddane analizie, co jest możliwe od strony prawnej do przeprowadzenia, co jest po prostu zgodne z obowiązującym w Polsce prawem i dopiero wtedy powstanie gotowy już ostateczny projekt, ponieważ pewne zarysy zostały przedstawione. A czy wiadomo, dziękuję kto bardzo. Zgłosi ten projekt do Sejmu? Najlepiej byłoby, takie były oczekiwania ze strony opozycji, aby to był projekt rządowy. I takie oczywiście są też i deklaracje, ale pamiętajmy, że w tym wszystkim jest też kwestia czasu. Projekty rządowe mają dłuższą ścieżkę legislacyjną, stąd nie wykluczam, ale też nie przesądzam tego, że być może w porozumieniu z rządem będzie to ponownie projekt poselski. A jak oceniają Państwo to, że opozycja dzisiaj opuściła to spotkanie, jak rozumiemy, jak dostaliśmy taką informację przed jego zakończeniem? Panie redaktorze, ja ze smutkiem stwierdzam, że już niektórzy z Państwa pisali do mnie, że już konferencja prasowa zaczyna się jednego z klubów parlamentarnych, pomimo że te osoby siedziały jeszcze na sali. Później zauważyłem faktycznie nieco większy ruch wśród tych osób, bo jak rozumiem, już Was poinformowali, że wychodzą z tej sali, więc siłą rzeczy rozumiem, że ktoś chciał być pierwszy i tyle zresztą, mogę skomentować. Nie znaczy. Zresztą, panie redaktorze, kiedy przychodziliśmy na to spotkanie, to ustawiła się do Państwa kolejka, więc rozumiem, że po spotkaniu były osoby, które chciały być pierwsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.